Witam serdecznie. Dziś chciałam zaproponować ekspresową, ale jakże efektowną przekąskę. Zapraszam do obejrzenia filmu. Witam serdecznie. Dziś tak bez żadnej okazji spontanicznie przyszedł mi do głowy pomysł na przekąskę. Po prostu zajrzałam do lodówki i wyszukałam coś, co mam pod ręką. Jest to przekąska z łososia wędzonego, ogórka kiszonego i ciasta francuskiego. Przygotowanie zajmuje naprawdę niewiele czasu. Potrzebujemy jakieś 20-25 minut i mamy cały talerz samych pyszności. Myślę, że będą smakowały wszystkim, więc zachęcam do przygotowania wspólnego. Więc dziś naprawdę ekspresowo. Potrzebujemy jedno ciasto francuskie, takie gotowe, jedno opakowanie łososia, ogórki kiszone, oliwki czarne, majonez i koperek do przybrania. A więc ciasto kroimy na takie kwadraciki, około 4 cm. Wstawiamy do piekarnika już pokrojone na papierze do pieczenia oczywiście na jakieś 10 do 12 minut w temperaturze 180 stopni. Oczywiście kontrolujemy cały czas, aby nam się nie przypaliły. Ogórki kiszone ścieramy na tarce na grubych oczkach. Odciskamy trochę wodę, która zostanie na pewno z tych ogórków. Teraz łososia kroimy w kwadraciki, w taką drobną kosteczkę i odkładamy sobie wszystkie dodatki na bok. Teraz nasze upieczone kwadraciki ciasta wyglądają już znakomicie, ale musimy je jeszcze udekorować. Ja na próbę robię tutaj kilka sztuk, ale oczywiście tutaj będzie porcja z całego ciasta. Na każdy taki kwadracik wkładamy około 1/3 łyżeczki majonezu. Na majonez rozkładamy naszego łososia w kawałeczka. Oczywiście ilości sobie sami regulujemy, tak żeby nam wystarczyło na wszystkie te kwadraciki ciasta łososia. Natomiast no, jak kto woli, albo troszkę więcej, albo mniej. My lubimy troszkę więcej łososia. Na łososia kolejna warstwa majonezu. Naprawdę niewiele tego majonezu nakładamy, ponieważ to są już warstwy takie, które będą się trzymały jedna na drugiej. Teraz rozkładamy ogóreczki kiszone. I na koniec oliwka. Oliwka też lekko umoczona w majonezie, aby nam nie spadła z naszej przystawki. Na koniec zostaje nam tylko przyozdobienie koperkiem i pracę całą mamy już za sobą. Także zachęcam do kosztowania, zachęcam do przygotowywania, bo naprawdę jest to bardzo szybka przekąska i możemy ją wykonać dosłownie w 20 minut już na gotowo do zaserwowania na stół. Lekkie przyozdobienie koperkiem i zapraszam, smacznego życzę i zachęcam do wykonania.